Proszę Państwa, 30 do 10, 20 punktów przewagi dla żółtych, dla MKS. Grójec, sadownicy z Mazowsza. Grójec znany jest z sadownictwa i z jabłek najsmaczniejszych. Zawsze mi przywożą, a teraz zapomnieli. Jak nie jabłka, to co? Ale powiedział jeden chłopak, że tata dowiezie na finał. To my poczekamy. Będę miał na podróż, jak znalazł. Grójec słynie z dobrych jabłek, a Białystok, Podlasie z dobrej kiełbasy. No i z żubrów. Są punkty, no tutaj 34 do 10. Ktoś by pomyślał, że chłopcy z Grójca słabi, skąd oni to przyjechali, a tutaj pokazują pazurki. Proszę, jak zmienia, Padzia kozuje i ty mówisz, że ty grałeś lepiej w jego wieku. Patrz, jaki przegląd sytuacji. Patrz, jakie podanie. Widziałeś tę asystę, to podanie. I tym się charakteryzuje znakomity rozgrywający, że wszystko widzi. 36 do 10. Chłopcy z Grona cieszą się z każdego zdobytego punktu. Wiecie, jak dojdziecie do finału, to wy nie macie nagrody, nie? Do tyłu się wycofuje, oddaje piłkę. Tak, jak to się nazywa taka zagrywka, takie oddawanie? Jak? Jak? A po polsku? Przekazanie z ręki do ręki. I to też trenujecie? Tak. A to jak taki coś? Strata. Czyli po angielsku strata jak jest? Turnovers. Kolega się zna, wiem, że... Tak jakby w dowolnym tempie to teraz było, nie? Będą zmiany? My robimy turniej. Albo wolicie dojechać do Żelazdowa. I są kolejne punkty, proszę.
40 do 14, 40-14 dla komandy z Polski, dla Grójca. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej z Białegostoku, z Podlasia. Pozdrawiam Zibi i Śledzik. Dzień.